Cześć, z tej strony Jan Kieliński, witajcie na kanale Dirty More. Dzisiaj będzie o tym, co chyba lubią wszyscy, czyli gadżety i prezenty. Można powiedzieć, że sezon powoli się kończy, więc pora troszeczkę na podsumowania, ale też na więcej odcinków związanych z akcesoriami, szczęściami. I ja wiem, dla niektórych sezon się nigdy nie kończy, ale powiedzmy, że zamykają bike parki, trasy, niektóre też będą zamknięte, więc jakiś rodzaj sezonu na pewno się skończył. Ja na koniec sezonu sobie zaktualizowałem troszeczkę moją szafę, troszeczkę moich akcesoriów i wiele z nich jest takich, które myślę, że byłyby też super prezentami. Na pewno jest to często rodzaj gadżetu, rzeczy, które często rowerzyści potrzebują, ale jak wiadomo, z dobrym prezentem czasem jest tak, że jest to coś, co byśmy chcieli, a sami może nie do końca byśmy sobie to kupili. I dzisiaj o kilku takich rzeczach powiem. Myślę, że jeżeli macie swoją drugą połówkę, na której pasją jest jazda na rowerze i ten rowerowy lifestyle, to znajdziecie coś tutaj ciekawego. Zatrzymajmy się na chwilę. Chciałem wam powiedzieć, że to jest film o prezentach. I jeden z tych prezentów może trafić do was. Na koniec odcinka będzie konkurs, gdzie będziecie się musieli wykazać kreatywnością, żeby zdobyć jedną z tych rzeczy, a nagród będzie kilka, więc zostańcie do końca. Wszystkie rzeczy, o których dzisiaj będę mówił, pochodzą od dystrybutora Powerbike, od ekipy, z którą współpracuję od lat i właśnie u nich też aktualizuję dużo rzeczy, których używam. Więc żeby nie przedłużać, po kolei przechodzimy do akcesoriów. Zaczniemy od rzeczy dosyć nudnej, ale ważnej, czyli zabezpieczenie. Powerbike od jakiegoś czasu jest dystrybutorem Kryptonite'a, marki, z której korzystam naprawdę już od wielu, wielu lat, bo łatwo jest zrobić łatwe zabezpieczenie, które działa na zasadzie, żeby ktoś ci nie zabrał roweru spod sklepu, ale trudniej jest zrobić takie zabezpieczenie, że możesz zamknąć rower, zapiąć, na przykład jadąc do Kopriwnej, do takiej wspólnej rowerowni i być przekonanym, że ono będzie działało. Więc jeżeli wybieracie zabezpieczenia do roweru, łańcuchy, szekle, nie wiem, to się jeszcze nazywa, takie składane, dużo ich jest na pewno rodzaju, to bierzcie pod uwagę, do czego one będą używane. To jest w ogóle ekstremalnie ważne, bo nie można kupić jednego do wszystkiego. Elementy, które ja mam, to jest tak, to jest chyba najlżejsze, łańcuch. I naprawdę jest dość ciężki. Jest to łańcuch certyfikowany, taki kutych ognisk. Mamy taką szeklę. Na moje oko to spokojnie z kilogram. Teoretycznie można to przyczepić do roweru. I raczej nastawiajmy się, jeżeli kupujemy coś ciężkiego, to właśnie będzie do tego, żebyśmy zabezpieczyli rower w domu, w piwnicy, na wyjeździe wspólnej komórce, na bagażniku rowerowym, żeby spiąć rower razem. I to jest miejsce, gdzie ja używam głównie zabezpieczeń i właśnie korzystam przede wszystkim z Kryptonite'a. I nie korzystam z najwyższych grup, ja głównie używam właśnie takiego zapięcia, gdzie mam dodatkowo linkę, a to dlatego, bo przeważnie przypinam moje rowery do innych rowerów. Przejdźmy sobie do drugiej marki, którą dystrybuuje Powerbike, czyli do Crank Brothersa. No i tu już na pewno możemy powiedzieć o całej gamie gadżetów użytkowych, bardzo ładnie wykonany. Przede wszystkim zaczniemy od rzeczy, które jest bardzo znane, czyli od narzędzi. Poprzednie narzędzia, całe kolekcje narzędzi średnio mi się podobały. One niby były funkcjonalne, były z dobrej stali, narzędzia się nie obkręcały, ale wyglądały średnio. Nowa seria bardzo mi się podoba. Ten zestaw nazywa się F16. Dużo naszych instruktorów z niego korzysta i jest to zestaw na tyle sprawdzony, że ma wszystko, co powinien mieć zestaw. A to nie jest wcale takie oczywiste, bo czasem czegoś brakuje, a czasem producenci dokładają rzeczy, które są nikomu niepotrzebne. I zacznijmy od tego, że po pierwsze ma wszystkie małe imbusy, które między innymi na przykład są potrzebne do regulacji różnego rodzaju manetek albo do obeń gripów i często brakuje tych mniejszych rozmiarów, ale też mam pełni wymiarową ósemkę, która pojawia się w przypadku tylnej osi albo przy dokręcaniu pedału. Jest pod względem tych kluczy, które występują w rowerze, naprawdę ten zestawik jest pełny. A dodatkowo mamy skubacz, który też się przydaje. Dobrze, jakbyśmy mieli też ze sobą spinkę, bo poza skubaczem też się przydaje spinka w nagłych sytuacjach, ale to jeszcze nie wszystko, bo ten zestaw wyróżnia zestaw F16, jak ten samolot, co nie? To ten zestaw wyróżnia to, że ma dodatkowo kabanosy, czyli zestaw do naprawy dziur w tublesach. Czyli kiedy nie mamy dętki, mamy taki zestaw, nadziewamy sobie na patyczek,
wkładamy w miejsce, gdzie mamy dziurę w oponie i mamy zaperowane. Naprawdę bardzo funkcjonalny, jeżeli szukacie zestawu, który ma wszystko, co powinien mieć zestaw, to F16 od Crank Radersa polecam. A to jest moja nowa stara pompka, to znaczy poprzednią pompkę, taką samą ktoś mi nie bał i zabrał, a jest to odkrycie moje tego roku, jestem z niego bardzo zadowolony, więc domówiłem sobie jeszcze jedno. Przede wszystkim, jeżeli będziecie kupowali pompkę do roweru typu MTB, to zwróćcie uwagę na coś, na co mało ludzi zwraca uwagę, to jest to, że powinna być ona w wersji HV, czyli High Volume. Chodzi o to, że opony w rowerach MTB mają dużą objętość, ale pompujemy je stosunkowo niskim ciśnieniem, bo np. 2,5 atmosfery to jest dużo na MTB, to będzie praktycznie flak na szosie, więc wybierajmy pompki, które są jak tutaj high volume. Tak, mamy pompkę zamkniętą, otwieramy, ale jak pompujemy? No właśnie, to jest taki myczek. Tak, tak i tak już. I mamy pompkę, która pompuje nam wysokoobjętościowo, znaczy, że kilka ruchów i łapiemy odpowiednie ciśnienie. Ta pompka dodatkowo ma manometr, czyli wiemy, ile napompowaliśmy, plus ta pompka ma jeszcze możliwość pompowania CO2. CO2 to znaczy dwutlenek węgla, to znaczy naboje. Mamy taki bardzo prosty zestawik. Wkręcamy nabój, wciskamy wentyl i pompujemy. Pompka przede wszystkim ma być użyteczna, a ta jest użyteczna. Naprawdę ten model Wam polecam, bo z niego też korzystam. Jeżeli znowu ktoś mi ukradnie pompkę, to kupię sobie taką samą. Dobra, otwieramy dalej, ale zanim otworzymy, to tak w ramach prezentu bym powiedział, że pompka na pewno komuś się przyda, a nawet jak ma jakąś, to w końcu pompki mają to do siebie, że albo giną, albo się psują, więc to na pewno byłoby dobry prezent dla każdego rowerzysty. Zestaw narzędzi na pewno dobry prezent dla każdego rowerzysty, bo jak mamy jeden, to zawsze drugi możemy mieć w skrzynce albo w samochodzie. A jeżeli jesteśmy pewni, nasz partner albo ktoś, komu chcemy zrobić rowerowy prezent, ma i pompkę, i narzędzia, to możecie mu kupić cygaro. I jest to taki mały zestawik, który ma w sobie zestaw do łatania tublesów, czyli to, co już widzieliście, tylko po prostu to jest sam zestaw do łatania tublesów, plus pompka do naboju, czyli mamy zestaw kabanosów, urządzenie do ich wciskania, pompkę i do tego możemy sobie na to nakręcić jeszcze nabój, więc mamy taki mały secik, który możemy sobie też przyczepić do ramy. Czyli jeżeli wiemy, że ktoś ma podstawowe narzędzia, ma jakąś tam pompeczkę, to taki secik też na pewno jest fajnym gadżetem. I Wam powiem, że ostatnio nawet jako takie gadżety reklamowe od Foxa dostaliśmy. Od Foxa, tego od amortyzatorów, więc to jest na pewno zawsze dobry prezent. Została nam ostatnia rzecz od Crank Radersa, rzecz, którą też w ostatnim czasie używam. To są nowe pedały stampy, to znaczy stampy, ale nowe, bo jest druga generacja. Są to pedały plastikowe, które podobno poprzednie nie do końca były idealne pod względem jakiegoś tam elementu działania. Poprzednich nie używałem, ale mam teraz te nowe, jestem z nich bardzo zadowolony. Zresztą nawet na moim Instagramie, jak tam siedzicie na storieskach, to widać, że teraz w Thunderbirdzie mam takie niebieskie pod kolor, bo tych pedałów pod kolor jest bardzo dużo. No i przede wszystkim są to pedały, które są tylko na ślizgach. Nie mają tam ułożyć, ale ślizgi całkowicie wystarczają do pedału. Są też już grubsze, mają wysokie piny, mają płaską platformę. Mają dobrze, nie kosztują dużo, bo one kosztują niewiele ponad 200 zł i mamy je w dwóch rozmiarach. No zobaczcie, to jest SK i LK. Takie pedały to jest rozmiar większości pedałów na rynku i pedały, które są naprawdę bardzo duże. Ja sugeruję Wam praktycznie zawsze wybieranie dużego rozmiaru, no chyba, że rzeczywiście macie rozmiar nogi poniżej 40, rozmiar 40. To wtedy może te mniejsze będą całkowicie wystarczające. Ja mam te duże, jestem naprawdę z nich mega zadowolony. No i właśnie, takie pedały też będą do wygrania. Mam taki kolor, ale mam jeszcze pomarańczowe, czerwone. I jeżeli chodzi o pedały jako prezent, to jeżeli wiecie, że osoba, którą chcecie obdarować, na przykład sami siebie, jeździ na pedałach platformowych, to zdecydowanie takie pedały będą ok, nawet jeżeli teraz są całkiem, ma całkiem niezłe, to pedały to też są rzeczy, które się zużywają. A poza tym bardzo często jest tak, że kompletne rowery są sprzedawane bez pedałów i często ludzie mają bardzo podstawowe pedały z założeniem. No jak dozbieram, to kupię. No i jak jeszcze nie dozbierali, nie kupili, to te pedały na pewno będą dobrym wyborem.
Przechodzimy do trzeciej marki, czyli do Foxa. Ci, którzy regularnie oglądają kanał, wiedzą, że to marka, która jest bardzo bliska mojemu sercu. Od wielu lat współpracuję właśnie z ekipą z Foxa. Cenię sobie ich produkty, zarówno te techniczne, związane z ochroną, z ubraniami technicznymi, jak i całym lifestyle. I dzisiaj mam właśnie dla Was kilka takich rzeczy, które mogą być fajnym gadżetem, też rzeczą użyteczną, a dodatkowo na pewno mogą być ciekawym prezentem. Zaczniemy od rzeczy bardziej technicznych, szczególnie, że idzie zima, więc dobrze się ciepło ubrać. Rękawiczki zimowe, których używałem w zeszłym roku i tych, które będę teraz używał, należą do serii Defend. Jest to seria Foxa, taka najbardziej obudowana, najmocniejsza. No widać, że nie jest to lekki, cienki ubranko, tylko zawsze jest to taki odporny na krzaczory. I jeżeli chodzi właśnie o same rękawiczki, no to mamy rękawiczki zimowe i też w kolekcji Foxa jest tak, że mamy serię Fire i mamy serię Water. Seria Fire to jest taka, która jest ciepła. Fire, ogień, grzeje, a seria Water jest wodoodporna. Mogą być Fire, które będą też wodoodporne, no ale przede wszystkim chodzi o to, żeby było ciepło. I to będą rękawiczki, które na pewno w tym roku będę używał jeżdżąc w zimę. Poprzednich jestem bardzo zadowolony. Zresztą zrobię Wam tutaj przebitkę, jak wyglądają moje aktualne. To będą moje nowe rękawiczki. Cieplutkie. Zmeczowane. Ogólnie polecam Wam zimowe rękawiczki. Takie rowerowe, niekoniecznie nierowerowe, bo rowerowe rękawiczki mają dużo lepszy feeling kierownicy i dla mnie, jeżeli chodzi o jazdę w terenie, to robi ogromną różnicę. Więc jestem zadowolony, że mam nowe zimowe rękawiczki, już je sobie chowam. Kolejna rzecz techniczna, no to w Foxie mamy też dużo odzieży technicznej i mamy też odzież termiczną. Też korzystam, często mogliście mnie widzieć w takim ubraniu nurka, to jest tak zwany second layer, czyli druga warstwa taka trzymająca ciepło przy ciele, czyli na początku mamy bieliznę termiczną, a potem mamy tą drugą warstwę i właśnie mam tu też coś, czyli znowu serii Defend, najlepszy kolor dla mężczyzny, czyli czarny i jest to też koszulka jersey, który może być na wierzchu, czyli on wygląda też fajnie z zewnątrz, casualowo, nie tylko jest to bielizna, która na zewnątrz nie wygląda dobrze, może mi to na zewnątrz albo właśnie pod kurteczką. W przypadku takiego jerseya na pewno to już jest prezent dla osoby bardziej bliskiej, którą lepiej znamy jej wymiary, garderobę i też to nie jest najtańsza rzecz, ale jest jeszcze prezent, który zawsze się sprawdza. Skarpetki. Ale nie byle jakie. Ja tych skarpetek jeszcze nie używałem, ale jak zobaczyłem, że się pojawiły, to stwierdziłem, że koniecznie muszę je zamówić, bo jak Wam mówiłem o serii Water i Fire, to mamy skarpetki, które są Water, to znaczy, że one są wodoodporne. I kiedyś śmiałem z tego rozwiązania. Bo po co nam wodoodporne skarpetki, jak będziemy mieli wodę w butach? Ale dużo ludzi, którzy chodzi po górach, sobie chwali to, że jednak jeżeli mamy wodę w butach, ale mamy suchą stopę, to nie odczuwamy tak zimna. I mamy całą tutaj, mamy serię Water Defenda, czyli skarpetki na zimę, wodoodporne. Jak pojeżdżę, na pewno na Instagramie się podzielę, bo jestem bardzo ciekawy, jak to będzie. Oczywiście można powiedzieć, że można mieć buty wodoodporne, ale mało jest butów wodoodpornych na platformy, a dodatkowo kupowanie butów specjalnie wodoodpornych jako kolejne buty na rower, no to już lekka ekstrawagancja. Będąc przy rzeczach technicznych, trzeba dbać o ochronę, więc powiem Wam o ochraniaczach. Jeżeli ktoś zaczyna swoją przygodę z rowerami, to przeważnie jest tak, że patrzy na te ochraniacze. One wyglądają na początku stosunkowo drogo, ale ochraniacze są ekstremalnie ważne. I mam ze sobą dwa modele. One, widzicie, są takie zmemłane, dlatego, bo to są rzeczy, których używam prawie codziennie, bo prawie codziennie jeżdżę na rowerze. I mam dwa modele. To jest nowa wersja najpopularniejszego wśród pewnie i zawodników Foxa, i naszych instruktorów, i w ogóle całej mojej ekipy. Czyli to są Launcher D3O wersja Pro. Poprzednio one miały duże plastiki na zewnątrz, teraz mają wkłady plastikowe w środku, troszeczkę mniej obudowane. Myślę, że tamte po prostu były już zbyt radykalne, już tylko dla takich hardkorowych hardkorowców, a te są troszeczkę, nie chciałbym powiedzieć, że wygodniejsze, bo tamte też były całkiem wygodne, ale na pewno są lżejsze i mniej uciskające na nogi. W tych ochraniaczach już jeżdżę od jakiegoś czasu, tak jak powiedziałem, reszta ekipy jeździ i myślę, że dla osoby, która nie ma dobrych ochraniaczy, to taki ochraniacz będzie absolutnie
super. To już jest wersja premium do jazdy w bike parkach, na hopach, w ciężkim terenie. Ale jeżeli ktoś nie jeździ w ciężkim terenie, tylko troszeczkę lżejszym, to jest bardzo zbliżony ochraniacz, ale zdecydowanie lżejszy. Nie ma pasków, nie jest tak obudowany, nie ma na dole neoprenu i one nazywają się slipony. Nie strapony, tylko slipony i naprawdę też polecam, ale bardziej pod trail enduro, pod lżejszą jazdę niż pod cięższą. Chociaż też zdarzało mi się w nich przewracać. One też mają wkład D3O, czyli tutaj niby są takie mięciutkie, a jak walimy już w ziemię, to się utwardzają i pomimo gleb nie miałem zdarty kolan. Polecam. I też dobrze się układają pod spodniami. Fox na pewno jest znany z tego, że ma dużą kolekcję kasków, ale uważam, że jako prezent, no chyba, że jest takim prezentem, że chciałbym taki kask, takim rozmiarze, takim kolorze, to wtedy kask ma sens, ale myślę, że jeżeli nie jesteśmy 100% przekonani, jaki kask chciałby mieć rider, nie przymierzy go, to jako prezent nie jest dobrym pomysłem. Za to ochraniacze takiego typu na pewno będą dobrym pomysłem, szczególnie te wyższe modele, bo one i dobrze chronią i są bardzo wygodne, a to jest bardzo ważne. Jeżeli też wasz partner albo osoba, której chcecie kupić prezent, dopiero zaczyna i wiecie, że nie ma ochrony na klatkę piersiową, to jest coś, co jest potrzebne każdemu riderowi. Nie, widać, że nówka sztuka nieśmigany. O, tu zobaczcie, jaki nieśmigany. To jest buzer, czyli taki prosty ochraniacz klatki i plecu, który zakładamy na ubranie na zewnątrz i jeżeli wpadamy na kierownicę, to kierownica nie robi nam dziur w klatce piersiowej, a kiedy wpadamy plecami na ziemię, to kamienie nie szorują nam pleców. Taki ochraniacz to absolutna podstawa dla osób, które jeżdżą w bike parkach. Jeżeli ktoś jeździ bardziej enduro, no to takie rozwiązanie niekoniecznie, ale jeśli jeździ w bike parkach i jeszcze czegoś takiego nie ma, to jest rzecz, którą absolutnie musi mieć dla swojego bezpieczeństwa. Jak widzicie, to jest naprawdę już ten taki starszy model ProFrame'a. Są teraz nowe modele. Ten był jeszcze taki bardziej rozbudowany, motocyklowy. Te nowsze są jeszcze lżejsze, żeby ochraniacz był na tyle wygodny, że zawsze go założymy. Bo już w moim filmie o ochraniaczach powiedziałem, jeżeli kupimy sobie zbyt obudowany ochraniacz, to on będzie na tyle niekomfortowy, że nie będzie działał, bo nie zawsze będziemy go zakładać. A taki buzer na bike park bez problemu, za każdym razem. Z rzeczy technicznych, powiedzmy, że na granicy rzeczy technicznych, ale też na pewno użytecznych, może bardziej dla pań, jakieś torebki byśmy pokazali, co nie? Dzisiaj w naszym fashion odcinku będziemy mieli torebkę większą i torebkę mniejszą. Ta lepiej się spasuje z czarnymi paznokciami, a ta z czarnymi paznokciami, na przykład po uderzeniu młotkiem w paznokieć. A tak całkiem serio, to jest typowy rodzaj torebki, która jest używana przez rowerzystów, czyli nerka. Od kiedy odkryłem nerki, to już nie chce mi się jeździć plecakami, plecak zakładam tylko wtedy, kiedy rzeczywiście mam dużo sprzętu, załóżmy przy prowadzeniu zajęć, albo rzeczywiście, kiedy mamy duży tur po górach i potrzebujemy, nie wiem, dodatkowy prowiant albo coś takiego typu, bo wszystkie klucze, telefony, nawet kurteczkę jesteśmy w stanie wsadzić do tej większej nerki, do mniejszej w zasadzie też większej rzeczy się zmieści. I w tym momencie, jak jeżdżę, to używam głównie nerek. I jeżeli osoba, którą chcecie obdarować, nie ma jeszcze nerki, to jestem przekonany, że na pewno będzie z czegoś takiego zadowolona. A nawet jeżeli jeszcze nie wie, że to jest fajne, to jak zacznie używać, to zobaczy. Bo dokładnie tak było w moim przypadku. Powiedzieliśmy sobie o rzeczach technicznych. One są ważne, kiedy idziemy na rower, żeby poprawić nasz komfort i bezpieczeństwo, ale jestem na rowerze. Dla niektórych to nie jest tylko sport, to jest lifestyle. I tak się śmieję, że z rzeczami Foxa jest tak, że jeżeli masz koszulkę Foxa, czapkę, cokolwiek i mijasz drugą osobę, która też ma coś sobie Foxa, patrzycie sobie, on wie, ty wiesz. Po prostu wiesz, o co chodzi, że te rowery albo motocykle, bo Fox też jest mocny w motocyklach, jest częścią twojego życia. Dlatego przejdźmy sobie troszeczkę do rzeczy casualowych i numer jeden z prezentów, czyli skarpetki. I to jest całkiem śmieszne, bo kiedyś się mówiło, że skarpetki to jest takie coś, nie, znowu skarpetki, ale jestem przekonany, że nawet małolat, który dostanie skarpetki z Foxem, będzie nosił je z dumą. I to będą jego ulubione skarpetki, no chyba, że już ma skarpetki Dirt It More, no to wtedy Dirt It More będą najbardziej ulubione, ale Foxy będą zaraz po tym. Jestem przekonany, że jest to prezent stosunkowo tani i bezpieczny, że każdy będzie zadowolony, o ile znamy rozmiar stopy. No i mamy takie Rangery. I one też będą do wygrania w konkursie, ale konkurs na koniec odcinka. Skarpetki to taki totalny basic, ale oczywiście kolekcja jest dużo większa. Mamy bardzo dużo t-shirtów, longsleeve'ów, bluz. Ja sobie zamówiłem teraz na jesień taką.
Magda mówi, że to nie jest kolor, który mi pasuje. A to wy wybieracie, co się ubieracie. Albo wybieracie, co się ubierze ta osoba, której kupicie prezent. Mi się podobał kolor i sobie taki wybrałem. Taką będę miał koszulkę teraz casualową, ale koszulę sobie też zamówiłem. Od razu założyłem. Zobaczcie, wygląda jakbym do kościoła szedł. Lifestyle rowerowy, freeride'owy, prawdopodobnie endurowy też, chociaż nie wiem, czy do końca jest lifestyle endurowy. To jest styl koszulą flanelową, więc koszuli flanelowych w Foxie jest naprawdę kilka. To kolejna rzecz, której jestem przekonany, że każda osoba, która ma duszę freeride'owca w sobie, będzie zadowolona. Kolejną rzeczą casualową na pewno czapki. Jak widzicie, ja jestem w zasadzie zawsze w czapce, dlatego, bo łatwiej założyć czapkę niż się uczesać. Bardzo praktyczne. To nawet bym powiedział, że to powinno być bardziej w technicznych rzeczach niż casualowych. A jeżeli przyjdzie zima, to wtedy czapkę z daszkiem odkładamy do szafy i zakładamy czapkę ciepłą. I wtedy też jest element techniczny, casualowy. I wiadomo, skąd jesteś. Jesteś z rodziny rowerowej. I to by było na tyle, jeżeli chodzi o rzeczy, które dzisiaj przygotowałem, które też zamówiłem dla siebie. Myślę, że już nie macie wątpliwości, co można kupić na prezent waszemu rowerzyście, osobie, która poza tym, że jeździ, to jednak ma tą duszę freeride'owca w sobie. Zresztą nie musicie kupować, bo możecie wygrać. Tak jak powiedziałem, na koniec mamy konkurs i mamy aż 4 nagrody. Możecie wygrać pedały Crank Brothersa, możecie wygrać narzędzia F16 Crank Brothersa, których my używamy. Możecie wygrać czapkę, taką samą, jaką mam teraz na głowie, a na nagrodę pocieszenia możecie zgarnąć skarpetki Rangery Foxowe. Co trzeba zrobić? Zadanie jest dość proste i też pokażę, że rzeczywiście wiecie, co jest ważne dla rowerzysty, czyli napiszcie waszym zdaniem najlepsze życzenia dla osoby, w której krwi płynie freeride. Zasady konkursu znacie. Konkurs zaczyna się dzisiaj w niedzielę, kończy w kolejną niedzielę i w poniedziałek podam już wam wyniki. Pamiętajcie, że to jest konkurs bardzo subiektywny. Sam będę wybierał życzenia, które najbardziej mi się spodobają. Pewnie takie, które ja sam bym chciał usłyszeć. To by było na tyle. Jeżeli macie jeszcze jakieś ciekawe pomysły na prezenty, no to oczywiście napiszcie w komentarzu. Pamiętajcie o subskrypcjach, bo dzięki nim kanał jest coraz większy, a ja mam motywację, żeby nie zapomnieć o żadnej niedzieli z odcinkiem. Trzymajcie się. Cześć!